Siema, to jest wieczorek. Cześć. Wyciągamy grata z kąta i będziemy robić hamulce, których niestety nie ma. Maszyna. Tak, postawimy go. Dawaj, podnosić. Coś chce. Ale jest sobie... O, szczelon. No i teraz trzeba. Teraz to zablokowane, więc diagnoza jest taka, że... Nie ma pomocy. Tak, nie ma pomocy. Kręcisz? Odstałem. Otóż powiem. Odpali? No chuj. Ale odstałeś? No i teraz nie zrobić. No i co? Dobra, zagraj. Kabary. Trzymaj wydech. Najpierw tam odkręcić. Proszę Państwa! Nie znasz! Wydech ściągnięty. Neutralny. Patrz. O kurde. O! Gaj. Oj. Pardon? Tak, tak, tak. Nacisnąłeś? Nie puściło, to jest różnica. Nie puściło go właśnie. Teraz do tego. Jest teraz w trybie zapieczonym. Takie zawalone. Dlatego to nie chodzi. Mam jakieś benzyna ekstrakcyjna? Mam coś lepszego niż benzyna ekstrakcyjna. Patrz, co to jest zrobił? Skuter bez koła. No tak. Proszę, wlewik, pan do wody. Nie leci. Uważaj, bo ciśnienie było. Tak nie wiem. Nie, tu tak mydlą. Ja jestem cichej nadziei, że ten hamulec będzie działał. Spokojnie, to się zrobi. Kluczem. Biorę. Co tak bym poznałeś? Chłopie. Razłeś? Chłopie. Jak stąd? Pasuje. A słuchaj, zrobimy tuning. Zrobimy tuning. Tuning. Będziemy robić tuning. On jeszcze o tym nie wie. On o tym nie wie, ale będzie wiedział, co to ten tuning znaczy. Mam w ręku tuning. Wizualny czy mechanicz? Jedno i drugie. Ale musisz zamknąć oczy. No, w tamtą stronę się. Ja tu zaaplikuję. Zaaplikuj. Pewien tuning. Już? Nie. Dobra. Dobra. Znajdź skuteczną różnicę. Ten skuter jest piękniejszy. To taką wizualną nawet. Chodź, stać. Nie patrzę? Dziesiątka na ten co dolejesz. Jak się nazywa? Klucz dziesiątka. Na śrubsztak. Śrubsztak. Proszę. Śrubsztak. Klucz dziesiątka. I jeszcze zwykły. Albo coś, żeby to rozgiąć. No ale co ci dać? No, ten, żeby to rozgiąć. Co chcesz rozgiąć? No to, żeby to wyciągnąć i wsadzić tam przed to. To jest cienka blacha, to palca to ma zrobić. No, ale boję się. Dobrze, to w takim razie. To nie wyjdzie? Co tam wyszło? Bo potknięcie świnka. No. Ty jesteś mózgiem tej operacji. Ja wiem, co rob. Tak, tego nie zrobisz. Jak nie zrobisz na patencie tego skutera, to on nie będzie działał. Musisz zrobić tak, jak serwisówka nie przewiduje. Dobrze.
Wniosek jest taki, że trzeba by bardziej linkę wydłużyć. O! Coś ciężko linka idzie, na lince się zacina. Linka się zacina. Chcę bawić. Słuchaj, to trzeba zrobić na patencie. Po co to znowu? A, bo naprawiam skuter. Idę mi kabrio pokazać. Patrz tu! Czemuś ty tego bardziej nie próbujesz, to pcha się elegancko. Tą tak, kurde. No teraz się prawo linkę wyciągnąłem. Widzieli? Widzieli? O, ręce mechaniki. Ręce mechaniki. Hamulec nie działał. Wpadliśmy na pomysł, że po prostu go rozbieramy. No i fajnie, jest elegancko, naciśnęliśmy. Tu był syf. Już go nie ma. Jedna z ważniejszych rzeczy, która miała główny wpływ na to, że hamulec się zacinał, była to linka. Nadal się trochę zacina. Dlatego też średnio się naciska. Patrz, patrz. Chodzi. Że ręce są na... w lubrykancie. Tak, ale zobacz jak chodzi. Nie chodziło tak. Szybkie ręce to podstawa. A ma działać, chłopie. No i graj buczy. Działa. No, Wiktorek, chcesz? Chcesz. Lubię też, żeby troszkę. Nie cieszysz się? Cieszysz się. No, trochę przy tych hamulcach, hamulce działają. Nie tak, jak powinny działać, ale działają. Ale to przez tą linkę wszystko jest, wiesz? Na pewno jest przez tą linkę. Bo ona jest zardzewiała. Ona jest uszczerbiona. Kawałek tej linki. Widać, że pompka jest zepsuta po prostu. Był palek w środku. Zmielone coś. No właśnie nie, jakiś zielony czy coś, ale... No to powinien być gwint. W ogóle się tu się coś otwiera, nie? Czym ten się otwiera?